Cześć wszystkim. Jesteśmy znowu w pikanterii na Saskiej Kępie, a dziś jest ze mną Maciek Ziętarski. Cześć Maćku. Fajnej pikanterii, to podoba. Prawda. To super, cieszę się. Z trudem trafiłem, bo oczywiście się pomyliłem z strony, skręciłem inną drogę, ale trafiłem w końcu. A jeszcze remont, to już w ogóle tak, nie ma. A wiesz co mi pomogło? Moja pamięć, czyli mój telefon, gdzie mam nawigację, oczywiście cisnąłem adres i mnie przyprowadził. Cieszę się, że jesteś. Powiedz mi, bo nie wiem, jakie cię mam w ogóle dziś przedstawić. Jako dziennikarza motoryzacyjnego, youtubera. Czym się teraz zajmujesz? Proszę ciebie, narzekaniem. Narzekaniem. Głównie narzekaniem, ale w tym jestem dobry. Natomiast jest tak. Były dziennikarz, a teraz cholera wie, sam nie wiem. Robię filmy do YouTube'a i pokazuję również na Facebooku. To właściwie wszystko, co robię. I dużo robię zdjęć. A powiedz, może tak zacznijmy od początku. Oczywiście wszyscy znamy od początku. Od 1 października 1969 roku. Może nie aż tak. Urodziłem. Może nie aż tak. Wszyscy znamy twojego tatę, oczywiście, wiemy czym się zajmuje. Ja też znam. Też znasz? O to dobra fajny sytuacja. Powiedz, skąd w ogóle w twoim życiu wzięły się samochody? Czy to właśnie przez tatę? Bo nie zawsze jest tak, że idzie dziecko w ślady rodziców. Dostałem to od niego w prezencie. Mhm. 1 października 1969 roku. I tak zostało. A miałeś jakichś dziennikarzy na przykład, na których się wzorowałeś? Czy to może był tata w ogóle? W ogóle to był tata. Tata mnie wszystkiego uczył mnie pracy kamerą, w ogóle wszystkiego. A śmieszne jest to, że ja ci powiem, jak on mnie nauczył pracy kamerą. Kiedyś był jakiś wyjazd, nie pamiętam który, chyba kamelowski, na który on powiedział, już nie ma się wyjechać, pojedziesz ty. Ja mówię, tato, przecież ja nigdy nie lubiłem kamerą. Pokażę ci, powiem mniej więcej, dużo nagrywaj i damy radę. To rób tak, jakbyś robił zdjęcia, tylko jakby twoje każde zdjęcie miało trwać 50 sekund. No i jak pojechałem, zrobiłem taki film, że wszystkim się bardzo podobał. Montażysta powiedział tak, Wodek, możesz już iść na urlop. Długi? Długi, ale... I to mnie, tak mnie, w ogóle on mnie nauczył wszystkiego zawodowo. Na szczęście to jeszcze pamiętam. Ja pamiętam właśnie ciebie z tatą też z VMAX-a na TV4 bodajże i przede wszystkim... VMAX to co z siwym. A tak, ale z właśnie tak. To jest śmieszne, bo dokładnie. Ja to lepiej pamiętam niż na przykład to, co było wczoraj. No to jest niesamowite, ale to pewnie troszkę zahaczymy o to. Ale powiedz, jak jesteśmy też przy tych dawnych czasach, bo ja sam zawsze byłem fanem Formuły 1. W zasadzie do dziś kojarzy mi się, nie byłeś. Nie. A właśnie to też miało być moje pytanie. Ja ci powiem, ja formułę zawodowo musiałem robić, ale to jest taki sport. Nie? Nie. A widzisz, ciekawa rzecz. Myślałem, że właśnie byłeś bardzo tym tematem, pasjonatem też, nie? To nie pokazałeś tego w studiu, przynajmniej ja nie zauważyłem. Powiem ci tak, to sport... O tyle fajny, że motoryzacyjny, fajniejszy niż na przykład pływanie i szachy, ale to nie jest taki sport, który mnie pasjonował. To ciekawe bardzo, w życiu bym nie pomyślał. A poznałeś na przykład Roberta? Kiedyś tak, ale poznałem, ale dokładnie nie pamiętam tego jak i dlaczego. To się załapało na ten okres mojej pamięci, taki okres braku pamięci. Tak. A gdybyś na przykład udało ci się w pełni odzyskać zdrowie, chciałbyś znowu na przykład wrócić do czegoś takiego, prowadzenia jakichś programów? Tak, oczywiście, że tak. Są te koncepcje moich dwóch cylindrów internetowych, które robię, bo to Magda wymyśliła, powiedziała tak, Zięta, tego ci brakuje, zrób dwa cylindry z moim sąsiadem Darkiem, tak będzie fajnie. I tak robię grzecznie. No właśnie, bo to ciężko też kompletnie nie zahaczyć przy naszej rozmowie o wypadek, tak? I nie chcę wracać kompletnie do niego, ale tak jak mówisz... wracać, bo tego nie pamiętam w ogóle. No tak. Ja chętnie posłucham, jak to było. Powiedziałeś, że prowadzisz ten kanał na YouTubie. Powiedz, byłeś tym dziennikarzem, który typowo w telewizji pracował kiedyś w radiu. Dziś te czasy się mocno zmieniły, doszedł YouTube, to ta szybkość przekazu i tak dalej. Jak ty się w tym odnajdujesz? To zmieniło się bardzo w porównaniu do tego, co było kiedyś? Powiem ci tak, parę rzeczy się nie zmieniły. Na przykład nie zmieniło się robienie zdjęć, praca z kamerą. Aczkolwiek zmieniło się o tyle, że teraz robi się te zdjęcia ciut inaczej, w innym stylu, a właśnie inaczej się montuje. Bo zdjęcia robi się podobnie, tylko inaczej się to montuje, ale jakoś się w tym odnajduje, grzecznie. Staram się. Bo ty w swoje programy te do telewizji stricte też montowałeś, tak? No przynajmniej nie, kręciłeś. To jest tak, kręciłem wszystko, no inaczej, albo ja kręciłem, albo siwy. Czasami braliśmy jakiś operator, ale rzadko.
Głównie zdjęcia robiliśmy sami, montowaliśmy, bo to jeszcze wtedy były kasety Betacam, tak. Były inne czasy. I tak nie zahaczyłem taśmy filmowej, na szczęście. A to z tymi kasetami szło się, trzeba było mieć maszyny, odpowiednie magnetowidy, takie rzeczy. Szło się do montażowni i z naszym przyjacielem montażystą montowaliśmy nasz program. A oglądasz w ogóle jakieś inne kanały? Znasz jakichś youtuberów motoryzacyjnych? Nie znam, ale oglądam cały czas jakieś różne inne kanały, żeby zobaczyć, jakie są trendy teraz, jak to w którą stronę idzie, o co chodzi. A powiedz, bo znowu troszkę, no wiadomo, wracając do wypadku i właśnie tego, co mówisz o pamięci. Jak to się przykłada na to, że prezentujesz jakiś samochód i mówisz, że na przykład pamiętasz coś, co było kiedyś, nie pamiętasz czegoś, co było wczoraj? Odpowiem ci prosto. Mhm. Moja pamięć krótka, tak jak ci powiedziałem, całe 15 giga, tyle ile mam mój telefon. Jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę kupić lepszy telefon z lepszą pamięcią, to wtedy się rozwinę. Natomiast historia aut to należy do tej pamięci długotrwałej. To pamiętam doskonale. Jest łatwiej z tobą rozmawiać na temat historii i szczegółów różnych modeli Forda Capri, niż o tym, co było wczoraj. A powiedz, bo... Powiem ci jeszcze, żeby przyjść do siebie tu dzisiaj, do tej pikanterii, to musiałem nastawić sobie budzik i alarm i przypomnienie. Dzisiaj rano obudził mnie telefon, patrzę, pikanteria, tu i tu, mam być o tej, o tej. I przyszedłem. No właśnie, bo pamiętam właśnie, jak się umawialiśmy. Ja oglądałem twoje wywiady wcześniejsze i mówiłeś, że twoją pamięcią jest po prostu telefon. I gdy się umawialiśmy, też pamiętam, że napisałeś mi, że dobra, będę pamiętał, czyli zapiszę sobie w telefonie. Tak, dokładnie. Czy rozumiem, że to się nie zmieniło? Nie, niestety. Też bym chciał, żeby się zmieniło. Może się kiedyś poprawi. Aczkolwiek o tyle się poprawi, że to, coraz częściej takie rzeczy pamiętam, na co się umówiłem i o co chodzi. A czy... Taka może paradoksalna sytuacja, czy... Lubię paradoks. No to właśnie. Samochód, coś, przez co praktycznie straciłeś życie, tak. Czy to może być dziś terapią, czyli pasją twoją, coś, co robisz nadal? Cały czas jest. Jak to jest możliwe, że nie straciłeś do tego pasji? Nie powiem ci, bo nie wiem po prostu, ale nie straciłem. A pamiętasz moment, kiedy wsiadłeś pierwszy raz do samochodu, jako pasażer oczywiście, ale po wszystkim już? Nie, nie pamiętam, ale wsiadłem bez żadnego problemu. Wziąłeś ostatnio udział w kampanii promującej bezpieczną jazdę. Ja tak się zastanawiam... Z bardzo prostego powodu, ponieważ ja to przeżyłem naprawdę duży dramat związany z jazdą. Wydaje mi się, że jak największą liczbę osób trzeba od tego uchronić. Właśnie, ja się też nad tym zastanawiam, bo wiadomo... I każdy sposób jest dobry, który doprowadzi do tego, że będzie chociaż jeden mniej wypadek. Ja myślę, że to często jest tak, że ktoś ogląda jakiś program, pomyśli o tym i za 10 minut o tym nie pamięta. Taki spot, powiedzmy. Zastanawiam się właśnie, co można zrobić, żeby... Bo jeszcze może trochę inaczej. Myślę, że to jest troszkę taka obuda, kiedy każdy na przykład, nie wiem, wiadomo, co się pisało o tobie, tak, różne rzeczy, a jednocześnie każdy z nas, a praktycznie większość, jeździ czasami za szybko, no każdemu się to zdarza, to jest normalne. Co można zrobić, żeby do kogoś trafić na takiej zasadzie, żeby właśnie, nie wiem, jedzie, przypomnij sobie, nie wiem, może naszą dzisiejszą rozmowę, żeby to właśnie pomogło jakoś. Myślisz, że taka kampania, kiedy ty po prostu, no, wiadomo, że to nie jest proste dla ciebie. Pokażesz się, że to coś faktycznie pomoże? Powiem szczerze, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że do kogoś trafi, że komuś to nie jest takie myślenie pośródkie, zdejmie nogę z gazu. Nie chodzi o zdjęcie nogi z gazu. Chodzi w ogóle o inne podejście do tego procesu jeżdżenia, o to, żeby człowiek nie tracił takiej równowagi cały czas, uwagi, żeby nie zagłębiał się nad innymi sprawami. Myślał tylko o tym, co musi robić, czyli jechać. No właśnie, to są takie fajne, właśnie bardziej takie konkretne rzeczy, ale zastanawiam się, jak to zrobić skutecznie, żeby do tego kogoś trafić? Czy po prostu tych kampanii powinno być więcej? Czy... Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. To jest jedna rzecz, którą wymyśliła też moja żona Magda. I tak musimy robić na razie to, jeżeli wymyślisz jakąś inną koncepcję, jestem gotowy. A odzywały się na przykład do ciebie jakieś osoby, które, nie wiem, przeżyły też jakiś straszny wypadek i... czy twoja historia jakoś może im, nie wiem, pomogła, że można na przykład wrócić do życia? Powiem ci tak, z paroma osobami się w ogóle spotkałem po różnych wypadkach, ciężkich wypadkach i z paroma osobami w dużo gorszym stanie niż ja, bo przede wszystkim mój stan, to jest tylko stan głównie tej pamięci, tylko o to chodzi. Natomiast fizycznie jestem taki, jaki jestem.
Natomiast spotykałem wielu ludzi, na przykład bez ręki, bez nogi, z dużymi problemami zdrowotnymi, takimi fizycznymi. To są rzeczy, które się już nigdy nie cofną. Wiesz co, ja oglądałem te wywiady, które kilka lat temu udzielałeś, no ich dużo nie było, ale tak jak je widziałem i tak jak rozmawiamy teraz, to ja widzę u Ciebie bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi na przykład o wymowę. No myślę, że to na pewno dużo pracy wymagało, także... Powiedz Ci tak, podziękuj Magdzie, ponieważ Magda wysłała mi do swojej koleżanki logopedki, do której chodziłem regularnie 2 razy w tygodniu. Ona mnie postawiła na tyle na nogi, że mówię już teraz dużo wyraźniej. Magda śmieszna powiedziała tak, ja chciałabym wiedzieć, czy Ty mnie kochasz, a nie konasz. No to dobra żona. A byłeś w ogóle na miejscu wypadku? Byłeś, byłem się parę razy. Byłem z Magdą również na grobie Jarka. To dramatyczne przeżycie. Tyle tylko, że to miejsce wypadku to dokładnie musieli mi pokazać, o który filar chodzi, bo to jest tak, tego w mojej pamięci w ogóle nie ma. Musieli dokładnie pokazać. Tutaj, z tej strony, o co chodziło, tak mniej więcej było. No myślę, że komuś, kto tego nie przeżył, ciężko zrozumieć taką sytuację, prawda? No ale to... No tak bywa. A powiedz, myślisz, że wsiądziesz jeszcze kiedyś za kółko? Bardzo bym chciał. Powiedz, co chciałbyś w ogóle robić w życiu? Masz jakieś plany takie dalsze, czy na razie koncentrujesz się na... Na razie koncentruję na tym internecie, na tej... Na pewno chciałbym robić właśnie dużo zdjęć, i aparatem, i kamerą. Myślę też właśnie, bo dużo osób nie wie, że większość ludzi kojarzy Cię z samochodami. A Ty też jesteś motocyklistą, prawda? Co, jakbyś miał wybrać, to 2 kółka czy 4? To ciężkie pytanie. Razem 6. 6. A jakie miałeś motocykle? Oj, ratunku. Bardzo dużo. Jakiś ulubiony? Ja to jestem amerykanofilem. I bardzo lubiłem Harley'e swoje i swojego takiego ulubionego, był taki chopper, ale zrobiony przez firmę Freerider. Miałeś kiedyś wypadek chyba, prawda? Na motocyklu też? Czy nie? Coś mi się wydaje, że czytałem. Bo chciałem właśnie zapytać, czy... Bo sam miałem też wypadek na motocyklu i powrót za kółko taki prosty nie jest, jakby się wydawało. Chciałem zapytać, nie pamiętasz? Nie. To wróćmy może do tego, czym się zajmujesz na co dzień, czyli też kanałem. Jaki jest w ogóle pomysł na ten kanał Twój? Pomysł taki po prostu, że pokazywać moje podejście do motoryzacji i różne fajne inne wydarzenia właśnie w motoryzacji, które się dzieją z pozycji. Zaczęło się od tego, że z moim tym sąsiadem Darkiem, czyli Hermanem, założyliśmy taki programik Ziętar z fotela pasażera. Tak, tak. Tak było. Teraz wyszły 2 cylindry z tego. To jest tak, że to jest taki pomysł pokazywania motoryzacji kultowej, fajnej, pokazywania pasji do motoryzacji, takich różnych rzeczy. Jak byś zachęcił ludzi, żeby tam wpadli? Co tam jest fajnego? Na tym kanale jest przede wszystkim miłość do samochodów. Miłość do aut, jak do kobiety. To jest taka sama miłość. A czym on się różni od innych kanałów? Czemu właśnie mają wpaść do Ciebie? Jeżeli chcą właśnie obejrzeć auto z innej strony, to nie jest gadka o tym, dlaczego nowa Fabia jest lepsza od starej Fabii i nowy silnik 1.3 lepszy od 1.250. Nie tędy droga w ogóle. Lepiej posłuchać, czym się różnił stary Forda Capri 1 od 2, która była fajniejsza i co z tego Forda Capri jest w nowszych autach i skąd się biorą różne elementy, skąd jest dusza w aucie przede wszystkim. I co zrobić, żeby tą duszę to auto miało? A wolisz nowe samochody czy stare? Stare. Stare, ale w ogóle nowe samochody Cię interesują, czy...? Wiesz co, te interesują oczywiście. Niektóre są fantastyczne, mniej lub bardziej, ale stare auta mają duszę. A bardziej pod kątem, żeby coś zrobić przy tym samochodzie, czy tak już stricte zawsze była sama jazda i czy pasjonowało Cię? Robienie. Przerabianie. Na przykład używane auto do prowadzenia do kultury. Miałeś takie swoje samochody, gdzie kupowałeś jakiegoś grata starego i tak. Potem wychodziła jakaś, opowiesz coś? Powiem Ci, to akurat dobrze pamiętam. Kiedyś kupiłem właśnie fajną, uwaga, Opla Mantę. Była znienawidzona przez swego czasu, przez wielu ludzi, ponieważ chodziły takie legendy, że w tamtych dawnych czasach pseudo-dresiarze jeżdżą Oplami Manta i cwaniacy. Natomiast ja kupiłem fajną mantę, bo to była ta manta nie dwudziowa, tylko trzydziowa, w wersji CC. Takie były kiedyś.
mówię, w słabym stanie i ją zrobiliśmy i całą taki remont blacharki, odmalowanie. Jak również ona była fajna, była z automatyczną szyją biegów, co zawsze kocham w aucie, automat. Tak? Tak. Ja powiem, kiedyś automatów nie lubiłem do momentu, kiedy nie zacząłem jeździć automatem i mocnym silnikiem, bo automat w słabym silniku to jest tragedia. A jakiś dużo straciłeś pieniędzy na tej renowacji? Czy to bardziej można z tego nie, było... Nie, to robiłem bardzo dużo sam. Mhm. Jak również byli mi pomagali różni moi znajomi. No, główny koszt to był koszt wylakierowania. I jeździłeś na co dzień tymi samochodami, tak? No, tak? To normalnie jest codzienne auta. A jakaś najdalsza wyprawa takim starym samochodem? Pamiętasz, gdzie mogłeś być? Bo wiele osób boi się, jednak to bardziej tak w koło, wokół komina jeżdżą starym samochodem, a... Nawet za granicę, spokojnie. Byłeś za granicą? Tak. A byłeś też dziennikarzem radiowym. Byłeś, antyradiu. Antyradiu, dokładnie. Pamiętam, z Olkiem też robiliście wywiad. Taki też pamiętam, oglądałem fajny już po wypadku. A jeśli chodzi o pisanie, lubisz pisać o motoryzacji? Lubię pisać i w ogóle kiedyś pisałem dużo w gazetach różnych. A teraz pisać lubię w ogóle. Dlatego uruchomiłem na swoim, Magda mnie namówiła do tego, żeby na swoim facebookowym profilu dużo pisać. Więc od wczoraj zacząłem dużo pisać. Od wczoraj, to zapraszamy na profil zdecydowanie. Maciej Ziętacki priv, czyli prywatny, będzie dużo, dużo będzie pisania. Stare samochody też? Też, oczywiście, głównie. Głównie stare. Nie, aczkolwiek właśnie pierwszy materiał się pojawił o jakichś premierach samochodów. Zobaczcie. A co w ogóle musi mieć samochód, żeby Cię zainteresował? To chodzi... Duszę. Duszę, ale to chodzi o to, że on ma mieć duży silnik, że ma mieć jakąś historię za sobą, czy... Właśnie najlepiej jest, jak ma jakąś historię za sobą, związaną. Przykład. Fantastyczne modele, fantastycznych twórców, jakiś, cokolwiek, żeby był jakiś punkt zaczepienia. A oprócz tego Forda... Żeby to było jakieś... auta produkowane, projektowane jak dzieło sztuki, a nie jako kolejny wynalazek do sprzedania, żeby było dużo ludzi kupiło. Czyli dziś w zasadzie tak Twoim zdaniem jest po prostu hurt, a nie skupienie się na... A nie artyzm. Mhm. A jesteś w stanie jakieś inne samochody wymienić, takie właśnie swoje ulubione, żebyśmy jakieś mieli taki pogląd, co... Oczywiście amerykańskie, ogólnie, ale to różne. A skąd to się wzięło? To zawsze tak miałeś po prostu, czy nie wiem, byłeś w Stanach i tam polubiłeś, nie? W Stanach byłem, ale już dawno miałem amerykańskie auto, ja po prostu zawsze lubiłem auta inne. Mhm. I stąd to. A powiedzmy, nie wiem, masz nowe Porsche i nie? Nie mój styl. Czyli stary Amerykanie. Porsche, ale stary. 9, 11, jedna z pierwszej wersji. A powiedz, jak bardzo problemem jest to, że nie możesz przy prowadzeniu kanału jeździć samochodem? Jaki to sprawia? Ogromny problem, a to, że nie mogę jeździć autem, to jest w ogóle problem duchowy. No właśnie. Nie do ogarnięcia. Bardzo ciężko. Bo wiele osób mówi często takie zdanie, a nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. No i ja sobie też nie wyobrażam. No właśnie, i może nawet nie pod takim kątem jako stricte środka transportu, nie, ale Boże, jako pasja, prawda? Jako pasja. Jak sobie ty z tym radzisz? No muszę jakoś radzić. Budzę się rano, oddycham. Ale prowadzenie takiego kanału, to, że siedzisz obok, to bardziej ci daje właśnie radość, że jesteś w tym samochodzie, czy to bardziej boli, bo że nie możesz się nim przejechać jako kierowca? Nie, boli, ale cieszy możliwość jakiegokolwiek zajmowania się tym tematem. A może też przejdźmy troszkę do zdjęć, bo to też mnie interesuje. Powiedziałeś takie fajne zdanie, że tata dał ci radę, tak? Że to jest zdjęcie, tylko trwa 30 sekund. Jak się tego nauczyłeś, żeby to przekazać w taki sposób? Ja sam fotografuję, więc to też mnie interesuje. Jak uchwycić w samochodzie takie najważniejsze rzeczy? Bo to jest tak, ja zawsze mówię tak, że auto musisz pokazać, jakbyś miał zrobić zdjęcia ładnej kobiety, pięknej kobiety, którą kochasz. Musisz ustalić się, odnaleźć takie elementy, które pokazują, że ona jest naprawdę piękna i zrobić takie zdjęcia, żebyś miał to piękno komuś przekazać. A jeśli jest na przykład samochód, który Ci się nie podoba, to podejdziesz do niego inaczej niż do tego,
twojego Forda, który stoi, czy będziesz umiał pokazać fajne rzeczy w nim, czy jakby masz już od razu nastawienie, że... Nie. To jest tak, że jeśli coś mi się nie podoba i będę chciał pokazać, dlaczego mi się nie podoba, bo ja uważam, że trzeba pokazać rzeczy przez... Nie wiem, czy trzeba, ale ja często pokazywałem przez pryzmat swoich miłości, sympatii i antypatii. Jeżeli chcesz pokazać, że coś się nie podoba, to pokazać dlaczego. I to uważasz, że jest brzydkie, pokazać te brzydkie rzeczy, dlaczego ty uważasz, że jest nie tak. A dziennikarz może w ogóle podać swoje, nie wiem, nie lubię tej marki, ale wam o niej powiadam, czy kompletnie zachować nie, taką... Nie pytaj mnie, bo ja zawsze pokazałem rzeczy, jeśli nie lubiłem, to mówiłem, że mi się nie podoba i koniec. Czyli bardziej szczerość niż taka poprawność polityczna i... Tylko szczerość. Wszystko to jest twój pryzmat, pokazywanie twoich sympatii i antypatii, wszystkiego tego, co ty uważasz. A uważasz, że na przykład lepiej jest stosować się do takich, powiedzmy, książkowych, poradnikowych jakichś tam właśnie wskazówek, czy robić tak, jak się czuje, tak, jak się uważa, nawet jeśli to nie zgadza się kompletnie z warsztatem? Rób jak się czujesz, jak czujesz. I rozumiem, że tak samo robicie na kanale swoim, jeśli chodzi o motory. Oczywiście, że tak. A filmowanie samochodów to bardzo się różni od uchwycenia tego samochodu na zdjęciu? Nie. Tylko to, że musisz pamiętać o tym, że każde zdjęcie, które zrobisz aparatem, będzie trwać parę sekund u ciebie. A gdybyś miał zachęcić widzów do odwiedzenia twojego kanału, do zasubskrybowania, jakbyś to zrobił? Zajrzyjcie. A powiesz coś więcej, co ogólnie tam można zobaczyć? Można zobaczyć nasze programy dwa cylindry. Jak również od, myślę, wczoraj, ale będę regularnie pisał jakieś fajne rzeczy, moje przemyślenia rozmaite na kanale, na Facebooku, na moim Maciej Ziętarski kanaliku drobnym. Będę chciał przed tego Facebooka przekształcić taką mini internetową gazetkę. Łącznie z pokazywaniem właśnie zdjęć. A masz w ogóle taki plan, żeby z tym wszystkim wrócić do telewizji kiedyś? Wiesz jak to jest. Plan możesz mieć, tylko musi chcieć telewizja. Ale rozumiem, że ty byś chciał. Bardzo bym chciał. Jestem gotowy. I o czym to by był program? Też o tych starych samochodach, czy...? Najchętniej, ale to jest kwestia telewizji, tego, żebyśmy się dogadali, o co chodzi im, o co chodzi, co ja mogę im zrobić, do tego dać. Jestem gotowy. A powiedz, jak jesteś odbierany tak na co dzień? Ja nie mówię o internecie, bo to nie ma kompletnie jakby przełożenia. Z jakim ty się dzisiaj spotykasz odbiorem i jak to się zmieniło w stosunku do tych dawnych czasów? Rozmaitym. Albo takim bardzo sympatycznym, albo niesympatycznym. Różnie. No, powiedziałeś, że ten wypadek zweryfikował bardzo przyjaźnie, prawda? Pokazał prawdę o wszystkich ludziach dookoła. Tych bliskich, tych, którzy byli tacy, którzy mówili, że są przyjacielami, przyjaciółmi, będą nimi zawsze. Okazało się, że nie zawsze. I wtedy, kiedy byli potrzebni, to zniknęli. A niektórzy w ogóle stanęli po przeciwnej stronie. No to jest taka sytuacja, nie wiem, może to dziwnie brzmi, żeby wyciągać jakieś pozytywy, no bo to jednak stała się tragedia, ale no człowiek ma chyba dwa wyjścia w takiej sytuacji. No albo się podda, albo właśnie spróbuje zrobić coś dobrego. No tak. I co jest tym, co ty próbujesz dobrego wyciągnąć z tej całej sytuacji? Dobrego? Dla kogoś, dla kogoś innego może? Bardzo chciałbym wszystkich, jak największą liczbę osób ochronić przed tymi kłopotami, których ja dotknąłem. W jakikolwiek sposób, jak tylko będę mógł, to bym chciał zrobić, żeby jak najmniej ludzi miał ten problem. Żeby jak najmniej ludzi miał kontakt z wypadkiem motoryzacyjnym, jakimkolwiek. A myślisz, że prędkość zabija, czy nie myślenie bardziej? Czy to... Bardziej bezmyślność. Bezmyślność. A jak wyczuć taki moment, kiedy kierowca... No bo mówi się, że możesz jechać szybko, dopóki panujesz nad samochodem. Tylko pytanie, jak zdać sobie sprawę, czy ty na pewno panujesz nad tym samochodem? Właśnie po pierwsze trzeba wiedzieć, czy na pewno panujesz. Po drugie trzeba wiedzieć na pewno, czy panujesz, jak będziesz panował, jeżeli zdarzą się jakieś inne sytuacje trudne. Są się na przykład reakcje tych, którzy jedą koło ciebie. Za każdym razem może się stać coś nieprzewidywanego. A bywałeś na jakichś szkoleniach? Miałeś takie, tak. Szkoliłeś swoje umiejętności? No, oczywiście. I to dużo pomaga. Pomaga.
Ja pamiętam, jak dawno, dawno myślałem, że już wszystko umiem robić w samochodzie. Poszedłem na jakieś szkolenie, okazało się, że praktycznie nic nie umiem. Już, tak. I to też na pewno też chciałbym zachęcić każdego do odbycia takiego szkolenia. Ale powiem Ci szczerze, że ja miałem takie czasami sytuacje za kierownicą, kiedy przypominała mi się Twoje zdarzenie. I to potrafi jakoś wpłynąć na kierowcę, bo wiadomo, że to no, Twoje życie zmieniło się o 180 stopni, prawda? Powiem Ci tak, 360. To by wróciło do tego samego punktu. 180. W kółko szygęte, cały czas. Okej. Też się staram, jako, nie chcę tu wyjść na jakiegoś obrońcę moralności i jazdy bezpiecznej, bo tak jak mówiłem, różnie jeździmy wszyscy, tak? Ale chciałbym, żeby coś z tego wywiadu może ktoś wyciągnął dla siebie. Jakiś wniosek. Niech to będzie jedna osoba. Każda osoba, która dzięki temu uniknie moich problemów, to jest duży plus. Tylko właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, żeby do tego kogoś przemówić. Tak. Jakbym wiedział, to nie przestało mówić. I to naprawdę nie chodzi tylko o zwolnienie. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli myśleć o tym, że jak jadą autem, to odpowiadają za siebie i za ludzi w aucie, za wszystkich innych dookoła, są odpowiedzialni za czyjeś życia i problemy. Też chciałbym troszeczkę o tym więcej, bo... To jest tak, jedziesz autem i to nie masz w ręku tylko twojego życia. Ale każdy mówi często, zwolnij. No i to kompletnie nie działa, prawda? To nie działa. Mhm. Bo nie chodzi tylko o zwolnienie. A o co chodzi? O w ogóle myślenie o wszystkim, przewidywanie wszystkich możliwości, co się może zdarzyć i na pewno szkolenie własnych umiejętności, żeby umieć radzić sobie z trudnymi sytuacjami. A jeśli wsiadłbyś ponownie za kółko, to jakim ty byś był dziś kierowcą? Na pewno ostrożnym. A kręciła cię zawsze szybka jazda? Nie. Nie? Stąd moja miłość aut amerykańskich, które nigdy nie były szybkie, ale miałem za to fantastyczny klimat, fantastyczną pracę silnika, świetny dźwięk i świetny komfort i były po prostu kompletnie inne, ale nie szybkie. Broń Boże. Może to może być takim przesłaniem naszym, że... Szybka jazda nie dokładnie, idę. Że można znaleźć dużo, dużo innych rzeczy fajnych w samochodzie, które mogą kręcić. I jak auto, już mówiłem, auto jest jak piękna kobieta. Że jak tak chcesz pracować. Szybko pojeździć, to można iść po prostu na tor, prawda? Tak, dokładnie. A na ulicy odnaleźć inną radość. Czyli rozumiem, że może właśnie dochodzimy do momentu, co dają Ci te samochody, które lubisz? Jak jedziesz dobrym autem, to słuchasz go, myślisz, jesteś jego częścią cały czas. No, wsiadasz dzisiaj w, nie wiem, Toyota Venzis nową. Co Ty czujesz w takim samochodzie? Siedzisz nic, w środku? Nie, po prostu wsiadam, jakbym... To jest taki mikser. Czy to będzie, nie wiem, Mazda 6, Toyota, inne, to będzie to samo wszystko dla Ciebie? Może nie to samo, bo są ładniejsze i brzydsze, ładniej zrobione, gorzej zrobione. Chodzi o to, że większość nowych aut jest taka, że to są tylko takie przyrządy do jeżdżenia. A co myślisz o tej całej modzie na to, żeby silnik miał pojemność kartonu mleka, jednocześnie 150 koni albo więcej, jako fan tych, rozumiem, dużych silników? Jak Ty do tego podchodzisz? Zawsze lubiłem duże silniki, może mało mocy, ale duże silniki. A na przykład hybrydy? Jakiś znak czasu. Ale to coś pozytywnego, czy... Pozytywnego na pewno. Dobrze, że to się dzieje, że ktoś o tym myśli, żeby było czyściej i żebyśmy mieli trochę więcej dobrego powietrza i zieleni. W ogóle ciekawa konstrukcja. Odnalazłbyś się sam w czymś takim? Ja w ogóle bym się w wielu rzeczach odnalazł, tylko wtedy, kiedy będę mógł się odnaleźć. A często jeździsz w ogóle dziś samochodem? Czy to bardziej komunikacja? Chodzi mi jako pasażer. Jako pasażer? Często z Magdą, z moją żoną, która jest moją żoną. Często. Nie masz kompletnie strachu w żadnych sytuacjach? Nic nie wraca? Nic. Czyli, ale to bardziej myślisz, że to jest kwestia tej pamięci, czy... Ten strach, to jest tak, pamięci to jest strach raz, ale dwa, ten strach to mam ciągle we śnie, ponieważ cały czas ten wypadek mi się śni bardzo często, kiedyś co wieczór, teraz rzadziej, ale często jest tak, że ten wypadek w moim śnie wraca i mnie budzi i wtedy nie śpię do rana. Czyli czas nie leczy ran? Nie chcę raczej. Nie chcesz, żeby leczył, czy nie chcesz?
Nie, ja bym chciał, żeby wyleczył, ale jakoś nie leczy. No ja życzę, żeby jednak wyleczył, żeby to wszystko minęło, żebyś... Wrócił do życia. Wrócił do życia, wrócił do telewizji, bo to chyba nadal takie najpopularniejszy... Ale telewizji, ale wcale nie telewizji zakładowej. Żebyś po prostu mógł nam przekazać tą swoją pasję, którą zawsze miałeś i... I pasja mi została. I to nie jest szewska, nie jest to szewska pasja. No zdecydowanie nie. Dzięki wielkie, że wpadłeś.